Witajcie kochani, jak co piątek jesteśmy tutaj, żeby wam mówić o tym, co przynosi życie, żeby wam powiedzieć najważniejszą informację. Tej informacji nie znajdziecie na Facebooku, nie znajdziecie jej na YouTubie, nie znajdziecie jej w mainstreamowych mediach, nie znajdziecie jej w kościele, nie znajdziecie jej nigdzie tak naprawdę. Tylko u synów i córek Bożych, tylko u ludzi, którzy narodzili się z Bożego Ducha, czyli spotkali się realnie z Jezusem Chrystusem. Chcę wam powiedzieć prostą Ewangelię, prostą, dobrą wiadomość, prosto z nieba, prosto od Boga do ciebie. Dzisiaj jesteś tutaj nie przypadkiem na tym miejscu. Jesteś tutaj, żeby usłyszeć, że z Bogiem można się spotkać. I że masz wewnętrzną potrzebę, mimo tego, że sobie jej nie uświadamiasz, spotkania z Bogiem. Masz wewnętrzną potrzebę, żeby w twoim wnętrzu, które jest teraz egocentryczne i puste, zamieszkało życie z nieba. Masz wewnętrzną potrzebę. I tak naprawdę wielokrotnie odczuwasz pewne rzeczy w swoim ciele i nie identyfikujesz ich jako potrzeby. Mimo tego, że one istnieją. Możesz na przykład przeoczyć to, że się nie napiłeś w ciągu dnia. Możesz przeoczyć to, że nie zjadłeś posiłku, bo byłeś zagapiony. I tak samo jest z potrzebą Boga. Tak samo jest z potrzebą tego, żeby się narodzić na nowo i mieć naprawdę życie w sobie. Człowiek, chodząc tutaj po ziemi, jest zagapiony. Zagapiony na różne zewnętrzne rzeczy. Myślisz, że żyjesz, ale tak naprawdę nie masz życia sam w sobie. I to się ujawnia w takich momentach, kiedy jesteś sam. Pomyśl sobie teraz o takich momentach, kiedy jesteś sam. Kiedy cichnie muzyka, kiedy cichnie gwar rozmów, kiedy wyłączasz wszystkie media i jesteś sam. Pomyśl sobie o tym, co odczuwasz wtedy. Jaka pustka jest w twoim wnętrzu. Jaki masz przymus tego, żeby się napełnić czymkolwiek tak naprawdę, żeby pójść na zakupy, żeby doświadczyć jakiejś rozrywki. To jest właśnie to. To jest ta niezapełniona przestrzeń w człowieku. Niezapełniona przestrzeń w ludzkim duchu, który jest egocentryczny, dopóki człowiek w realny sposób nie spotka się z Bogiem. Dopóki człowiek w realny sposób nie zawoła do Jezusa Chrystusa. Nie ma w sobie życia. Jesteś pusty. I chcę, żebyś sobie to dzisiaj uświadomił. To jest nieprzyjemne, ja wiem. 21 lat temu uświadomiłam sobie właśnie to, że jest we mnie pustka, jest we mnie jakiś wewnętrzny błąd. I w tamtym momencie życia, mając 30 lat, byłam ateistką, byłam pracoholiczką, miałam na koncie różne rzeczy, ale tak naprawdę jedyną moją potrzebą, którą sobie wtedy uświadomiłam, było to, że ja nie żyję. Ja naprawdę nie żyję. Nagle sobie zdałam sprawę, że mimo tego, że moje życie na zewnątrz wyglądało całkiem nieźle i mogłam służyć jako przykład sukcesu, to tak naprawdę nie żyję. Tak naprawdę właśnie usiadłam, zmierzyłam się z tą prawdą o sobie samej, o swoim wnętrzu, o swojej pustce. I w tamtym momencie zawołałam przestrzeń, która mi się wydawała pusta, bo zawołałam do Boga, ale tak jak mówiłam, przez 30 lat byłam ateistką, nie wierzyłam, że tam ktoś jest. Tak naprawdę byłam zrażona do Boga przez to, że religia wymalowała mi jego bardzo zły obraz, jako karzącego starca, który prowadzi rejestr moich win. Ale Bóg taki nie jest, ponieważ kiedy ja go zawołałam prosto z serca, kiedy ja odważyłam się pomyśleć o tym, że On jest realną osobą, że to jest naprawdę Jezus, który umarł za mnie, zmartwychwstał po to, żeby mnie pociągnąć do nieba, żeby mnie zrodzić ze swojego ducha. Kiedy zawołałam do Niego jak do osoby, to On mi się objawił w realny sposób. W jednej chwili, w moim wnętrzu, ja wiedziałam, że to jest Bóg. W moim wnętrzu ja wiedziałam, że moją największą potrzebą jest poddać Mu swoje życie, w ogóle schronić się w Nim, przyjąć Go do swojego życia, tak jak wcześniej przyjmowałam do swojego życia różne osoby. To jest bardzo proste. Bóg jest osobą. Jezus Chrystus to osoba, realna, żywa osoba, z którą się spotkałam. I w momencie spotkania ja zdecydowałam, że ja chcę mieć tego Boga w swoim życiu.
w momencie spotkania. Nie spotkałam się z żadnym krucyfiksem, nie spotkałam się z żadnym wafelkiem w kościele, nie spotkałam się z żadnym księdzem, z żadnym wymyślonym przyjacielem, nie spotkałam się z niczym takim, co jest w ogóle nierealne i nierzeczywiste. Spotkałam się z realnym Jezusem Chrystusem. W jednej chwili Duch Święty przekonał mnie o moim jedynym błędzie. Błędem człowieka, kochani. Nie jest to, co robisz. Nie jest to, że palisz, trwasz, nie wiem, podrywasz laski, nie wiem, co tam jeszcze. To nie jest błąd człowieka. To są owoce tego wewnętrznego błędu, którym jest egocentryzm. Wewnętrzny błąd człowieka to jest egocentryzm, czyli duch, który nie jest wypełniony Bogiem, który jest pusty sam w sobie i który musi się napełniać czymkolwiek, żeby w ogóle poczuć, że żyje. Kiedy ja zdałam sobie sprawę, że moim jedynym błędem jest to, że jestem oddzielona od Boga, zawołałam do Niego, było dla mnie jasne, jasne, w ogóle to nie była przestrzeń na rozważania, to było dla mnie jasne, że ja potrzebuję Jego w swoim życiu. Zawołałam do Niego i Jego Święty Duch, czyli Bóg, zamieszkał w moim wnętrzu. Nie umiem Ci tego wytłumaczyć. To było najpotężniejsze przeżycie w moim życiu. Najpotężniejsza chwila, bo od tamtej pory tak naprawdę ja zaczęłam żyć. Dostałam nową kartę, nową naturę, nową świętą naturę. Bogu nie chodzi o to, żebyś był dobry. Bogu chodzi o to, żebyś był żywy. Żywy, święty, czyli inny niż ten świat. Kiedy idziesz sobie, nie wiem, gdzieś przez park albo przez las, tam gdzie otacza cię natura, to widzisz częściowo naturę Boga. Widzisz przez Jego stworzenie, że On jest wierny, że On jest życiem, że On tworzy rzeczy, które potrafią się reprodukować, odnawia cały czas. Jest wierny. Co roku wytryskują w ogóle wody życia. Co roku drzewa pokrywają się zielenią. Co roku trawa zaczyna się zielenić. To jest obraz wierności Boga, Jego doskonałości, Jego dobra. Dzisiaj mamy piękną pogodę. Doświadczasz dobra Boga. Ale kiedy idziesz tym samym parkiem i widzisz rozsypane śmieci, to wiesz, że jest człowiek i że on ma zupełnie inną naturę niż Bóg. Wiesz o tym. I ta przepaść między naturą Boga a naturą człowieka musi być zapełniona Nim samym, Duchem Świętym. Jezus Chrystus umarł na krzyżu, przytłoczony Twoim grzechem, czyli Twoim błędem, Twoim buntem. Poniósł śmierć należną za błąd. Każdy błąd tak naprawdę powoduje śmierć. Zmartwychwstał i zrobił to tylko po to, żebyś Ty mógł podczepić się pod Jego zmartwychwstanie. Jeśli uznasz, że to jest Bóg, jeśli zawołasz Go w realny sposób do swojego życia, jeśli uznasz, że po pierwsze masz błąd w sobie i potrzebujesz Zbawiciela, to będziesz zbawiony. Doświadczysz tego samego, co ja. Doświadczysz nowego narodzenia. Staniesz się nową osobą. Dostaniesz nową naturę. Nie egocentryczną. Mój egocentryzm zdechł. W moim wnętrzu jest nowy, żywy duch, połączony z Duchem Świętym. I to jest właśnie to, o co chodzi Jezusowi Chrystusowi. O to, o co chodzi Bogu. On za to dał życie. On za to położył życie, nie za jakąś mizerną namiastkę, nie za to, żeby ludzie chodzili co tydzień do kościoła i żarli opłatki, nie za to Jezus umarł. On umarł po to, żebyś Ty raz na zawsze mógł się narodzić na nowo z Jego Ducha i zacząć żyć w Jego mocy i iść do nieba. Ja dzisiaj jestem pewna zbawienia, jestem pewna tego, że idę do nieba. Słuchajcie. To w ogóle jest bardzo realna rzecz. Od 21 lat żyję z Bogiem. W jaki sposób? Jego Duch zamieszkał w moim wnętrzu, a więc mogę robić to, co Jezus. Nakładam ręce na chorych, a oni zdrowieją. Uzdrawiam moje dzieci, uzdrawiam ludzi, których spotkam i którzy są otwarci na to, żeby przyjąć uzdrowienie. Jeżeli jesteś chory, cokolwiek masz zdiagnozowane,
a może po prostu łupiesz albo jakąś kontuzję, możesz do mnie podejść, nałożę na ciebie ręce i będziesz uzdrowiony. Uzdrawiam swoich sąsiadów tam, gdzie mieszkam. Mieszkam w Wesołej. Na moim płocie wisi plakat. Duży plakat, prezentowy. Uzdrawiam chorych, wyganiam demony. Jeśli jesteś zniewolony, mogę ci pomóc. Mogę ci pomóc. Nie przez jakąś terapię. Najpierw zwiążę i wyrzucę demona. A później zniweluję wszystkie efekty uboczne twojego zniewolenia. Tutaj jakieś 2 miesiące temu człowiek przyszedł do mnie, kiedy głosiłam Boże Słowo i poddał się pod modlitwę. Został uwolniony. Do dziś dnia w ogóle nie przeklina, z dnia na dzień. W ogóle mówi, mój język się zmienił. Nie pali, fajer. Był podchmielony. Nie ma potrzeby w ogóle, żeby sięgać po piwko, żeby sobie podnieść nastrój, ponieważ przyjął Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Jego natura się zmieniła kompletnie, jego potrzeby się zmieniły kompletnie. I to nie znaczy, że jego życie stało się nudne. Nie, on nie ma potrzeby, żeby jakoś pobudzać się. Nie ma takiej potrzeby, ponieważ jest pełen życia, a nie pusty. I to jest dla każdego człowieka. Spotkanie z Bogiem jest realną rzeczą. I to nie jest opcja. To nie jest jakaś opcja, żeby sobie ciekawiej przeżyć życie. To jest po prostu twoje być albo nie być. To jest kwestia twojego życia lub śmierci. Bo jesteś istotą wieczną. Jesteś istotą wieczną i w stanie oddzielenia od Boga idziesz do miejsca, w którym nie będziesz mógł doświadczać Go w ogóle. Tutaj na ziemi doświadczasz Go w cząstkowy sposób, ponieważ widzisz Jego stworzenie, ponieważ słońce wschodzi nad tobą. Masz wymiar, masz smak, możesz smakować to życie mniej lub bardziej. Ale tak naprawdę w momencie, gdy skończy się twoje ciało, twoja dusza się nie skończy i pójdziesz do miejsca oddzielenia, o ile nie pojednasz się z Bogiem, do miejsca, w którym nie będzie tego wszystkiego, nie będzie tam w ogóle Jego miłości, Jego dobroci, Jego wierności, niczego. Zostaniesz sam. Zostaniesz sam z tym, co masz w głowie. To jest piekło. Wiem, że czasami przeżywasz tutaj na ziemi trudne chwile i mówisz, to, co przechodzę, to jest piekło. I masz rację, bo to jest miasta właśnie piekła, gdzie jesteś bez pomocy, gdzie jesteś zastraszony, gdzie jesteś w ogóle bez mocy. Bez mocy. Zastanów się nad tym. Chcę, żebyś myślał o tych słowach. Chcę, żebyś myślała o tych słowach, bo Bóg jest realny. Jezus jest realny i to, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty 2000 lat temu, może mieć realny wpływ na twoje życie, o ile uznasz to za prawdę i o ile zawołasz do tego Boga jak do osoby, bo On jest osobą, On jest poznawalny. Zaświadczam ci to moim życiem. Mam dzisiaj 51 lat. Od 21 lat znam żywego Boga, Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa. 30 lat byłam ateistką, ale to mi nie przeszkodziło, żeby zawołać do żywego Boga. Nie trzeba być teologiem, żeby spotkać się z Bogiem. Nie trzeba być księdzem. Nie trzeba być, nie wiem, kim, kto łazi co tydzień do kościoła i przestrzega tych wszystkich obrzędów. Nie, bo w ogóle nie chodzi o te obrzędy w ogóle. To jest tylko przeszkoda w spotkaniu się z Nim. To tak jakbyś chciał budować relacje na jakichś zwyczajach. Spróbuj budować relacje z żywą osobą na przyklękaniu i okadzaniu kadzidłem. Spróbuj taką rzecz. Zobaczysz, jaką głęboką relację będziesz miał z tym kimś. Spotkaj Boga osobiście. Spotkaj Jezusa Chrystusa. I sprawdź moje słowa. Amen.